Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed inauguracją sezonu 2024-2025 w Betclic pierwszej lidze. Przed Stalą Rzeszów mecz domowy z Arką Gdynia. Jest z nami trener Rzeszowa Marek Zub. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Witam serdecznie przybyłych dziennikarzy i zapraszam do zadawania pytań. Paweł. Dzień dobry, trenerze. Paweł Pezdan, Telewizja Polska. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać na konferencji prasowej w związku z prawami, które nabyła telewizja, nie tylko TVP Sport, jak widać za panów plecami, ale też otwarte kanały telewizji polskiej, między innymi TVP3. Te mecze będzie można zobaczyć. Czyli życzymy sobie pięknej gry, bo można poszerzyć grono kibiców na otwartym kanale. To jak będzie w tym sezonie, trenerze? Tak już na poważnie teraz pierwsze pytanie. Jaki cel postawił przed panem zarząd? Ja myślałem, że ja uprzedzę swoją wypowiedzią tego typu pytania. Nowy sezon, chciałoby się coś, tak powiem, nowego, inaczej. To pytanie tak nie brzmi w tym klubie, że ktoś tam przed nami stawia na kolejny sezon jakieś cele. Cel jest oczywisty. Cel jest oczywisty. Uczestniczymy w rozgrywkach pierwszej ligi, o mistrzostwo pierwszej ligi. I 18 zespołów, zaczynając sezon, o tym myśli. Jedni mówią głośniej, jedni, wydaje mi się, że mają prawo mówić o tym głośniej, i inni czują się bardzo silni i mówią o tym głośno, że chcą awansować do wyższej ligi, do ekstraklasy. Stal Rzeszów też w tym uczestniczy i ja to powtórzę i tego się trzymam, jak to się mówi. Nie pamiętam tego powiedzenia, ale że tego nie puszczam, że 1/3 naszej ligi ma szansę na awans do ekstraklasy. I taki cel przyświeca też naszemu właścicielowi, naszemu klubowi. Walczymy, chcemy być istotną drużyną, która będzie się liczyła do końca w tych rozgrywkach, w tym sezonie. A patrząc tak już na tabelę i bardzo prosto to opisując, trzeba znaleźć się w szóstce na koniec sezonu. A ta pozycja, jak pokazują ostatnie chociażby dwa sezony, absolutnie otwiera drogę przed tymi zespołami, które nie zawsze liderują przez większość sezonu, nie zawsze najwięcej się o nich pisze i mówi, ale utrzymują stabilizację formy. A szczególnie w końcówkach sezonu pokazują im swoje najlepsze oblicze, i to, jak się okazuje, daje tą windę do ekstraklasy. Ja taki scenariusz przyjmuję i takie zadanie, taki cel przed nami stawia, jak pan zapytał, zarząd. No właśnie, nieprzypadkowo o to zapytałem, bo też kibice przychodząc na stadion, kupując karnety, chcą wiedzieć też, jaka jest strategia klubu. Czy awans ponad wszystko, czy ponad wszystko stawianie na młodych zawodników, wprowadzanie ich do gry, bo to nie zawsze idzie jakby w parze, zrealizowanie tych dwóch celów na raz. Nie zawsze idzie w parze, nie zawsze szło w parze, ale taką strategię przyjął nas właściciel, taką strategię w tej chwili staramy się realizować. Pokazaliśmy to w ubiegłym roku i to będzie miało miejsce w tym, czyli cały czas trzymamy się tego tematu, o którym mówię, odpowiadając na poprzednie pytanie, ale z drugiej strony jest ten fakt, który też bardzo interesuje kibiców, jak my to chcemy zrobić. A jak my to chcemy robić, to pokazujemy jak powiem, wchodzimy w drugi sezon. I tutaj sposób, w jaki chcemy budować tą drużynę na ekstraklasę, totalnie się nie zmienił. Czyli cały czas jest budowa domu, tak jak w przypadku innych zespołów, tylko my mamy trochę inne materiały. Trochę inaczej do tej konstrukcji będziemy podchodzili z naturalnego punktu, z naturalnej kolei rzeczy, bo mamy taki, a nie inny materiał. Niemniej dom ma być całoroczny, stabilny i na wiele lat. Trzymając się tej nomenklatury, jaki pan ma materiał, wiem, jak to się zaczęło w tamtym sezonie, ile cierpliwości trzeba było. Rozumiem, że zarząd był cierpliwy, bo był, ale jeśli chodzi o kibiców, że a za to końcówka była wyśmienita i to pokazało, że ten pomysł może działać. To jaki pan ma materiał na dziś?
Ja na pewno mam materiał trochę inny niż większość zespołów. To znaczy materiał, który bardzo mi tu pasuje trochę do tego, jakim określeniem określony jest miasto Rzeszów, innowacyjne. W związku z tym nowoczesna technologia, nowe materiały nie do końca sprawdzone, które czasami mogą nie wytrzymywać pewnych obciążeń, ale to będziemy reagować na bieżąco. Niemniej jako budowniczy, jako główny konstruktor, no zdaję sobie sprawę, że wkładam ręce w nowe technologie. Niemniej cel jest taki sam i taki chciałbym, żeby był przekaz do kibiców. Chciałbym, żeby w mniejszym stopniu pytali nas o transfery, bo my transfery robimy. Wiadomo, że transfery kojarzą się z zawodnikami, którzy z punktu widzenia kibiców, fachowców, ale też i trenerów, mogą mieć większy wpływ na stabilność tej całej konstrukcji, na jej wartość, można powiedzieć. No, ale ta wartość, tak powiem, szacowana jest dopiero wtedy, jeżeli się ten pewien materiał, jak już trzymamy się budowlanki, zainwestuje i można władować w mieszkanie, załóżmy, niesamowite materiały na ścianę, ale materiał łączący jest, tak powiem, nie z tej półki, to się wszystko rozwali. I to jest takie trochę niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o wielkie transfery, o wielkie, może to złe słowo, ale istotne transfery na poziomie pierwszej ligi, kosztujące na pewno wiele. Że ten transfer się nie do końca sprawdzi. Można wydać pieniądze, sprowadzić zawodnika, a wiele zespołów, nawet na poziomie naszej pierwszej ligi, pokazuje, że jest wiele nietrafionych. Jest wiele nietrafionych, tym bardziej w tych okolicznościach, jakie mamy dzisiaj w piłce, gdzie ten przepływ zawodników jest bardzo swobodny, jest ich bardzo wielu. Tutaj już nie ma takich jakichś wielkich ograniczeń, w związku z tym swoboda doboru i swoboda decyzji, ale też konsekwencje podejmowanych tych decyzji. Tu można przestrzelić. Z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia prezesa Kalisza, który dźwiga finansowo ten projekt na swoich barkach, ta budowa domu ma przebiegać właśnie tak. Na nowych materiałach, niekoniecznie bardzo drogich, ale tych, które możemy tutaj znaleźć na lokalnym rynku. Oczywiście potrzeba do tego trochę innego podejścia, jeśli chodzi o tych, którzy odpowiadają za to, co z tego materiału powstanie. Także my, jako trenerzy, też musimy być, tak powiem, przygotowani na to, że nam się gdzieś tam w pewnym momencie zacznie to rozsuwać, albo nie tak stać w pionie, jakbyśmy chcieli. Niemniej jesteśmy na to przygotowani. Na tym między innymi polega innowacyjność, że chcemy tego samego, ale trochę swoją własną drogą, począwszy od architekta, skończywszy na budowlańcach. To wiele wyjaśnia. Przejdźmy może teraz z placu budowy i z tej nomenklatury na sportową i piłkarską. Wejdźmy na murawę. Przyjdą kibice na stadion, włączą telewizory. Niektórzy pierwszy raz zobaczą Stal Rzeszów w telewizji albo i na stadionie. Jakiej drużyny się spodziewamy w tym pierwszym meczu? Czego pan oczekuje od zawodników? Jak ta drużyna ma grać? Na pewno punktem odniesienia no, powinna być końcowy fragment naszego ostatniego sezonu. Mam tu na myśli sposób grania przede wszystkim i jakiś rysunek, jaki ta drużyna zostawia na boisku w swoim działaniu. Dopiero w dalszej kolejności mówię o wyniku, bo to nie zawsze tak jest. Można rozgrywać, jak powiem, ładne dla oka mecze, a je przegrywać. I było w tamtym sezonie kilka takich sytuacji w naszym wykonaniu. Wiadomo, że trudno jest tym wszystkim wysterować. Zazwyczaj podstawowe pytanie dla trenera: styl czy wynik? Najlepiej, jeśli byłoby jedno i drugie. Niemniej myślę, że ze względu na to, że ten potencjał piłkarski, ci chłopcy, którzy stanowią naszą grupę, no oni w pewnym sensie, wydaje mi się, że już po roku mogą gwarantować jakość, jeżeli chodzi o widowisko piłkarskie, a więc zabawa z gry, przy posiadaniu piłki i tak dalej. Na pewno nie jesteśmy zespołem, który opiera swoją wartość przede wszystkim na defensywie, a ofensywa, jak się uda, raczej jest to w kierunku atakowania zdecydowanie, biorąc pod uwagę właśnie potencjał i profil tej naszej grupy trenującej. W związku z tym na pewno tutaj niewiele się zmieni. Natomiast co do wyniku sportowego, do tego, jak to się będzie układało w tym sezonie od początku poprzez, to niczego nie mogę zagwarantować, bo oczywiste to nie jest możliwe, chociażby z tego względu, że znowu
przystępujemy do rozgrywek pierwszej ligi, w której naprawdę ta rotacja zespołów jest bardzo duża i znowu nowa grupa i Beniaminków i Spadkowiczów no, powoduje, że na początku no, trudno określić ten poziom. Na pewno po kilku kolejkach zacznie się to powoli wyjaśniać, kto na ile utrzymał poziom, kto na ile decydując się na przebudowę zespołu ten poziom podniósł, a być może na ten moment coś poleciało w dół. Także finalizując odpowiedź na to pytanie, podobnego zespołu chciałbym, żeby kibice się spodziewali. Niemniej tutaj jeden akcent. Chciałbym, żeby pamiętali, że ten zespół w dużym wymiarze i to jest jakby jeden z podstawowych celów, pomijając sportowe, boiskowe, wynikowe, że ten zespół składa się z zawodników, którzy są tutaj bardzo silnie związani w dużej grupie z tym środowiskiem, z tym miastem, z Akademią Stali Rzeszów. I to jest jeden z istotnych wymiarów, który dzięki takim środkom przekazu, jaką mamy w tej chwili możliwość, chciałbym, żeby po pierwsze ta nasza lokalna społeczność o tym wiedziała, ale również jest się moim zdaniem czym pochwalić na zewnątrz. Dziękuję. Dziękuję Przekażę to bardzo. kolegom. Łukasz? Łukasz Szczepanik, portal Supernowości. Panie trenerze, wpierw zapytam o tych młodych zawodników, którzy już zostali niejako wywołani do tablicy. W poprzednim sezonie na niejako głębsze wody piłkarskie wypłynęło takie nazwisko jak Łyczko czy też Kądziołka. No i zapytam może w ten sposób, na jakie nazwisko warto zwrócić uwagę w zbliżającej się kampanii? Jako trener chciałbym wypowiedzieć kilka nazwisk w tym momencie, ale z drugiej strony nie chciałbym tego robić, bo chciałbym, żeby po pierwsze ci chłopcy pokazali na boisku przede wszystkim to, że zasługują na grę na tym poziomie, a potem, żeby to kibice odczytali i jak powiem, na swój sposób ocenili. Na ile ta rzeszowska czy pochodząca z tego regionu młodzież jest wartościowa, jeżeli chodzi o ten moment i także potencjalny rozwój piłkarski. No bo wiadomo, że nie możemy o tych chłopakach mówić tylko i cieszyć się z tego, że zadebiutowali na poziomie pierwszej ligi, ale w tak młodym wieku daje im to moim zdaniem dużo większe szanse i dużo większą perspektywę na to, żeby mieć trochę więcej czasu albo więcej przestrzeni, żeby przygotowywać się do robienia kolejnych kroków do góry. Mam tu na myśli ekstraklasę, prezentację i tak dalej. Także jest młoda grupa i chciałbym, żeby to kibice, żeby to telewizowie wyciągali ich z tego obrazu, jaki widzą na boisku. A ja w odpowiednim czasie, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to oczywiście poprę i wzmocnię ten przekaz. Młodym zawodnikom między innymi przyglądał się Pan w okresie przygotowawczym. No i chcę właśnie zapytać o ten okres przygotowania do bieżących rozgrywek. Na pewno różni się on od tego, co został Pan rok temu. Teraz nie musi Pan poznawać zespołu, nie musi Pan go w pewien sposób scalać na nowo. No i prosiłbym o ocenę i porównanie tych dwóch okresów przygotowawczych. To zdecydowanie inny, tak jak pan powiedział, to jest klucz. I tutaj w tym można zawrzeć też interpretację sytuacji, w których to jest u nas bardzo, tak powiem, żywy i świeży zawsze temat rotacji trenerskich. Tutaj w takiej sytuacji jest przykład na to, jak trener po roku pracy może zacząć funkcjonować zupełnie inaczej, jeśli chodzi o sezon przygotowawczy. Na pewno, tak jak pan powiedział, jesteśmy, tak powiem, o piętro wyżej. Czyli nie zaczynamy od kopania dołu pod fundamenty, ale jesteśmy, załóżmy, na parterze. Mamy już jeden strop i możemy zacząć stawiać ściany, trzymając się dalej tego wątku. Ale uciekam już do piłkarskiego. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, to tak, zdecydowanie więcej czasu mieliśmy na to, ja miałem na to, żeby pomyśleć o rozwoju tej drużyny. Pracowaliśmy nad nowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o ustawienie zespołu, o strukturę, z jakiej można korzystać w trakcie meczu. To też wydaje mi się istotne dla rozwoju zespołu, żeby w zależności od tego, co się dzieje, w zależności od tego, jaka jest sytuacja kadrowa, z jakim przeciwnikiem gramy, żeby mieć do dyspozycji jakieś
dwa garnitury, a nie wychodzić zawsze w jednym. I tym samym to z jednej strony daje nam większą możliwość na to, żeby zawodnicy się rozwijali, mieli trochę inne zadania w trochę innych układach, a z drugiej strony to też jest jakby taktyczne rozwiązanie, bo przeciwnik też do końca nie wie, czego się spodziewać, jakiego ustawienia, często jakich personaliów z tego wynikających. I to też jest taki drobny element w tej takiej taktyce ogólnej przy podejściu do rozgrywek pierwszej ligi. I podejrzewam, że właśnie to przygotowywanie tych różnych nowych wariantów struktury organizacji gry wpłynęło w pewien sposób na wynik sparingów, które tak naprawdę poza jednym, to te wyniki no, były dalekie od optymalnych. No proszę zwrócić uwagę, z jakimi zespołami graliśmy w te sparingi. No, mogliśmy sobie zakontraktować czy sparingi z zespołami czwartej ligi, nie tak powiem, nie pomniejszając ich wagi. I pewnie tego pytanie by było trochę inne. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby to byli zdecydowanie mocniejsi przeciwnicy, a tym bardziej jak się udało spotkać z zespołem z zagranicy, to tym bardziej działa, powiem, rozwijająco na zawodników i daje nam bardzo dużo materiału, szczególnie takiego do analizy zachowań, do analizy poziomu, reakcji, tych już szczegółów piłkarskich, porównania się z zawodnikami na poszczególnych pozycjach zespołów, które funkcjonują na wyższym poziomie. I to próba odpowiedzi na pytanie, jak daleko jesteśmy i w którym kierunku na ten moment należałoby skierować się, jeśli chodzi o pracę. Jednego faworyta mówił pan o zagranicznym zespole Hapoel Berszewa, zespół, który jest trzecią drużyną Ligi Izraelskiej i będzie występował w europejskich pucharach, no udało się pokonać, więc wychodzi na to, że potencjał cały czas w drużynie jest duży, mimo tych trzech innych niekorzystnych wyników. No to są, tak jak powiedziałem, absolutnie nie przywiązywałbym się do wyniku. Na pewno każdy sparing chce się wygrać. Niemniej, tak jak powiedziałem, gdybyśmy tylko i koniecznie o tym myśleli, no to pewnie byśmy sobie dobrali trochę inne zespoły. A tak ta wartość konfrontacji z lepszym zespołem zawsze jest bardzo ważna, a tym bardziej w przypadku zawodników, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w konfrontacji z, przede wszystkim i z poziomem, i z takiego rodzaju zespołami. Wydaje mi się to naprawdę dużym handicapem, dużą wielką korzyścią tego okresu przygotowawczego. Mówiąc o dobrych zespołach, teraz niejako następuje kontynuacja, bo już na dzień dobry zmierzycie się z jednym z faworytów do awansu, do ekstraklasy. No i zapytam, czy właśnie cieszy się pan, że na dzień dobry właśnie podejmujecie zespół Arki Gdynia? Czy się cieszę? Nie wiem. Czy się martwię? Też nie wiem. W każdym razie, biorąc pod uwagę, jak się ułożył kalendarz i ta inauguracja zespołem, który w ubiegłym sezonie należał do faworytów, przez długi okres prowadził, grał w barażach i był już praktycznie jedną nogą w pierwszej lidze, okazał się naszym znowu przeciwnikiem pierwszoligowym, to biorąc pod uwagę te baraże, te mecze sparingowe, to towarzyskie, jakie graliśmy, to wydaje mi się, że to się jakby dobrze zbiegło. I tutaj nie możemy się, tak powiem, niczego obawiać, bo zdajemy sobie sprawę, że wychodząc na Arkę, no możemy się spodziewać zespołu na przykład poziomu Rakowa Częstochowa, zakładając, tak powiem, bardzo optymalny z punktu widzenia Arki Gdynia scenariusz. W związku z tym tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia, jeżeli chodzi o poziom. Wiemy, że musimy zagrać maksymalnie na swoich możliwościach w tej chwili i to jest jakby podstawa do tego, że mamy czystą głowę, wiemy, czego się spodziewać. A patrząc w górę, oczywiście zawsze tam. Na pewno spodziewacie się rywala, no nader ofensywnego, który zapowiada, że będzie chciał przede wszystkim grać piłkę opartą właśnie na takim widowiskowym stylu gry. Jest to zespół, który, tak jak wspomniał trener Łobodziński, rzadko będzie kiedy chciał grać w niższej obronie. Szykujecie się dokładnie właśnie na zespół, który od początku będzie was naciskał w wysokim pressingu i szybko starał się odebrać futbolówkę? Patrzymy na Arkę, analizujemy ją, ale chcemy grać u siebie, na swoich warunkach. A tym bardziej, że biorąc pod uwagę ubiegły rok i te dwie potyczki z Arką, to jest chyba jedna z naszych takich, biorąc pod uwagę dwumacz,
najgorszy wynik, biorąc pod uwagę. W związku z tym to też jakby motywuje nas do tego, żeby ten wynik wzajemnych konfrontacji z ostatniego sezonu poprawić. No a tym bardziej, że mamy też w głowie na odpowiednim poziomie częstotliwości myślenia o tym, ten nasz ostatni mecz, gdzie praktycznie to był taki trochę inny scenariusz niż normalny mecz, no, z różnych powodów. Także to nas bardzo, bardzo motywuje. Natomiast co do szczegółów, to wiadomo, Arka też próbuje korzystać z tych momentów, których mają do zaprezentowania siebie jako zespołu, który w dalszym ciągu mierzy bardzo wysoko. No i oficjalnie jasno chce grać w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W związku z tym weryfikacja nastąpi i naszych możliwości na ten moment i Arki w najbliższy poniedziałek. Już na koniec zapytam, panie trenerze, wspomnieliśmy właśnie o tym, że chce pan, aby pańska drużyna w pewien sposób jakby mierzyła do tego, co zaprezentowaliście w drugiej części rundy wiosennej. No i chciałbym właśnie zapytać pana o takie pewne porównanie potencjałów obecnego teamu właśnie do tego, który wyglądał momentami no, wyśmienicie w tej drugiej części rozgrywek rundy wiosennej. Trudno to określić, ale skoro padło takie pytanie, to biorąc pod uwagę sezon poprzedni i ta dynamika dyspozycji zespołu, ona się zazwyczaj zmienia, no i różnie to się udaje tym sterować. Niemniej, jeżeli założymy, że w pewnym okresie tej rundy wiosennej, w której pokonaliśmy i lidera Lechię tutaj, i Motor Lublin, i te zespoły, i Wisłę Płoc, które zdecydowanie szykowały się do Ekstraklasy, to jeżeli to było nasze 100%, to uważam, że na ten moment, biorąc pod uwagę, że jesteśmy po okresie przygotowawczych, po pewnych zmianach, bo nie ma co ukrywać, w tej grupie trenującej trochę się zmieniło, odeszło kilku zawodników, kilku kolejnych się pojawiło, no to wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś na poziomie 80%, tak bym to powiedział. I od tego chciałbym, tak powiem, zaczynać. A jak będzie, to się okaże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tomek? Witam, Tomek Dysner. Telewizje mi się przegrzały, w związku z tym. Ja po nazwiskach tak może parę krótkich piłek. Za dużo gadam, tak? Za długie wypowiedzi? Może coś tam było w internecie, czego nie zauważyłem, ale zapytam, skoro jestem, bo to już ciężko się czasem, prawda, w tym upale dodzwonić do ludzi. Jak z tym Francuzem sytuacja wygląda? Z Francuzem, tym... No właśnie, już zapomniałem jak to nazwisko, no ale ten testował... Był u nas kilka dni na zgrupowaniu i już wrócił. I się zmył. Już wrócił. Nie podjęliśmy dalszych rozmów. Czy będzie szansa, żeby średnia centymetrów w tyłach poszła w górę? Jak pan to ocenia? Co się dzieje w tym temacie? Może nie w tyłach, ale w grupie wzrosła zdecydowanie. Pojawił się Tomek Bała, który ma 196. Chyba 6. No ale co, będzie się cofał do każdego rzutu rożnego? No raczej będziemy się starali z niego korzystać. A jakiś obrońca rosły jest na horyzoncie? 190, 188. Wystarczy centymetrów jak na obrońcę? To 188. Michał Synoś. A, no tak. No tak, chyba wystarczy. Panie trenerze, co tam ciekawego powiedzieli Niemcy Kacprowi Plichcie, bo to też był taki wątek mały, fajny, sympatyczny w Dortmundzie. Oddzwonią czy na razie? Powiem tak, biorąc pod uwagę wizytę Kacpra w Mönchengladbach, tak, to co zobaczyłem po jego powrocie, bo zacznę od tego, co zobaczyłem na twarzy chłopaka, że rzeczywiście warto jeździć na takie spotkania, zaproszenia, warto się pokazywać. Wiem, że zebrał bardzo pozytywne opinie. Natomiast co dalej z tym będzie, nie wiem. Kacper wrócił do treningu, trenuje z nami. Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym sezonie, kiedy Kondziu był tak we Włoszech. Także uważam też z jednej strony, że
dobrze, że ci chłopcy się pokazują, bo to jest potwierdzenie tego, że akademia funkcjonuje dobrze, że zdaję sobie sprawę, że tego typu wyjazdy też są w dużej mierze organizowane przy pomocy agentów czy menedżerów piłkarzy, którzy też starają się umożliwić tym chłopakom chociażby możliwość zobaczenia innego środowiska, innych warunków i tak dalej. To też jest moim zdaniem takie inspirujące dla młodych chłopaków. Co do jakichś tam transferów i tak dalej, to bym jeszcze, tak powiem, bardzo ostrożny, ale prawdopodobnie od tego się zaczyna. Tak jak powiedziałem, taki wyjazd przede wszystkim dla Kacpra wydaje mi się był bardzo ważny. On nabrał takiego trochę innego spojrzenia, trochę takiej, ale też zobaczył, że można inaczej, że można pewnie trochę lepszych warunkach niż my, ale do tego potrzeba jego jeszcze trochę pracy, jeszcze trochę grania. Także tu o wielkich kwestiach jakichś transferowych bym nie mówił, ale bardziej w tym kierunku to idzie. Czy Szymon Kądziołka jest w 100% myślami tutaj, tu i teraz? Tak. Dużo się mówiło o Katowicach. O, gdzie? Że miałby iść do Katowic. Dobrze zapamiętałem? Znaczy, to były plotki, ale to ja aha, to plotki. Powiem szczerze, że ja pierwszy raz o tym słyszę. Okej. Okay. Tomek, nie wszystko, co jest na Twitterze, jest prawda. Ale nie, no to, to ciekawe. Ja nie mam Twittera. Dobrze. Kondi się na razie nigdzie nie wybiera. Panie trenerze, jeszcze z takich typowań, przed rokiem mówił pan, że Wisła jest taka, wygląda tak, taką tak. Dziarską, silną i będzie rządzić ligą. Kogo przed tym sezonem pan typuje, może uda się lepiej trafić? To może lepiej nie trafiajmy. Znowu Wisła? Nie wiem. Nie wiem, ten sezon, ja się trochę przyznam i zresztą mówiłem to nieraz. Ja się trochę na początku tamtego roku uczyłem tej pierwszej ligi po długim okresie, kiedy tutaj nie miałem możliwości pracy. Może dlatego wystrzeliłem, bo tak jak często rozmawialiśmy na te tematy takie trochę sentymentalne i one często, tak powiem, górują nad jakimś tam pełnym rozpoznaniem czy rozsądkiem. W związku z tym nie widzę tutaj faworytów. Absolutnie nie chciałbym się... Dużo ich chyba, nie? Może dużo, a może żaden, może bardzo wyrównana będzie ta grupa. Zobaczymy. Na pewno różne ruchy, różne zespoły z tego, co słyszę, wykonują. Jedne próbują gdzieś tam też podkreślać swoje akademie. Nie wiem, z czego to wynika. Może się przekonują powoli. Niektóre bardzo wyraźnie i ostro mówią, że się zbroją, mówiąc tak potocznie. Ale tak jak powiedziałem w którejś z poprzednich wypowiedzi, pierwszych kilka rund pewnie coś więcej na ten temat nam podpowie. To na koniec jeszcze z innej manki. A mistrz Europy pan trafił? Mistrz Europy? Nie. A trafił. Kogo pan stawił? Ja po pierwszym meczu zacząłem stawiać, a później już przestałem. Po pierwszym meczu wydawało mi się, że Włosi będą w stanie powtórzyć swój sukces przed ostatniego turnieju, ale bardzo szybko zostałem zweryfikowany. A później przyznam szczerze, te emocje związane z tym, kto będzie, a szczególnie wtedy, jak nasza też odpadła, to powiem szczerze, że tak nie do końca to wszystko oglądałem nawet. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania z sali? Nie widzę, także panie trenerze, mamy jeszcze tutaj pytań od dziennikarzy nadesłanych było więcej, ale by się dublowały, także tylko dwa pozostawiłem. Marcel Kowalczuk pyta, króciutkie pytanie. Czy w oczach trenera kadra jest już zamknięta? W oczach trenera? Kadra jest zamknięta na ten moment. Ja mam taką kadrę do dyspozycji i z taką pracuję. Niemniej okno transferowe jeszcze trwa i to jest jakby koniec mojej odpowiedzi. Zaczynamy sezon, możliwości jeszcze mamy, czy z nich skorzystamy, pewnie pokażą też i najbliższe kolejki, to jak to się wszystko będzie wyglądało. Także moimi oczami kadra jest już przed meczem z Arką, na początek tego sezonu na pewno zamknięta. Dziękuję. I drugie pytanie od dziennikarza Krystian Propola. Panie trenerze, rozpoczyna pan drugi sezon w roli trenera Stali Rzeszów. W związku z tym, z poprawy których elementów gry jest pan najbardziej zadowolony, a także co będzie w tym sezonie stanowić największe wyzwanie? Ja jestem zadowolony z gry ofensywnej, mówiąc tak bardzo ogólnie, bo
bo dzięki tej grze ofensywnej, mimo 60 straconych bramek w sezonie, nie mieliśmy, tak powiem, problemów do końca, żeby się martwić o utrzymanie, a wręcz przeciwnie, było jeszcze w drugiej rundzie kilka momentów, gdzie przy trochę inaczej układających się wynikach ten nasz mecz z Polonią Warszawa, tutaj ostatni, mógł decydować o tym, czy będziemy w barażach. A więc cały czas uważam, że jeżeli poprawimy zdecydowanie grę w obronie, będziemy tracili mniej bramek, to to zdecydowanie wywinduje nas, będzie windowało nas do góry. Także na pewno nad tym pracujemy. To nie jest tak, że zmiana jednego czy drugiego, czy postawienie na wyższego obrońcę od razu nam rozwiąże te problemy. To jest kwestia charakteru, potencjału tej grupy, która jest w tej chwili moim zdaniem z bardzo dużym potencjałem na grę ofensywną, a tych problemów w defensywie trochę mamy, indywidualnie i zespołowo, i to nie ma co tego ukrywać, wszyscy to wiedzą. Kwestia, na ile my potrafimy to opanować i ten balans między atakowaniem a bronieniem będzie się przesuwał w stronę pozytywów i plusów, w związku to będzie łatwiej nam o wyższą pozycję w tabeli. Dziękuję. I jeszcze kilka pytań od kibiców tradycyjnie. Zacznijmy od dwóch, oczywiście o transfery. Trenerze, czy dyrektor sportowy spełnił pana propozycję, jeśli chodzi o kandydatury wzmocnień? Oczywiście, jeśli takowe były. Moich propozycji nie były, ja już to powtarzam po raz kolejny. Ja nie jestem od inicjatywy transferowej, za to odpowiada i tym się zajmuje przede wszystkim właściciel, który określa możliwości budżetowe. Dyrektor sportowy tylko i wyłącznie wszystkie kandydatury, jakie przeglądamy, konsultuje ze mną, ja wydaję opinię, natomiast ostateczna decyzja co do kontraktowania zawodnika w naszym klubie, czy to zawodnika, który ma 16 lat i przychodzi z akademii, czy transferu typu Sebastian Thiel, odbywa się w taki właśnie sposób. Także ja na ten moment jestem, jak powiem, zadowolony z tego, co mam, a z drugiej strony, mówiąc inaczej, zabieram się do roboty z tym materiałem, który mam. Wapno rozrobione. O jeden jeszcze materiał jest pytanie, też o środkowego obrońcę, ale bez adnotacji centymetrowej, także może szerzej trener odpowie. Czy będzie jeszcze jakiś transfer na pozycję środkowego obrońcy po odejściu Łukasza Góry? A może ja tak troszkę zmienię, czy liczy trener na taki? Ja nie liczę, ale to trzeba w pewnym sensie też rozważać, ponieważ tak jak powiedziałem, w pewnym momencie rozważamy różne opcje, jeżeli chodzi o strukturę grania. Mam tu na myśli między innymi też liczbę obrońców, jacy nam są potrzebni do tego. To być może, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no, sytuacja z jednej strony się zmieniła, bo odszedł w ostatniej chwili Łukasz Góra, ale z drugiej strony Michał Synoś, który jeszcze pół roku temu nie miał debiutu w pierwszej lidze, no w tej chwili okazuje się, że w ostatnich meczach sezonu był w zasadzie podstawowym zawodnikiem i można powiedzieć, że po odejściu Łukasza Góry na ten sezon naszym transferem na pozycję środkowego obrońcy jest Michał Synoś. W związku z tym tak to widzę na dzisiaj. Natomiast tak jak powiedziałem, okno transferowe jest jeszcze otwarte i proszę nie myśleć tylko i wyłącznie o jakichś, nie wiadomo, jakichś transferach z tym związanych, jeżeli się pojawi taka potrzeba. Bo chciałbym, żeby to określenie transfer był też rozumiany jako transfer wewnętrzny. A mamy wielu młodych piłkarzy i nie tylko młodych, ale pochodzących z Polski albo z tego regionu, żeby można było rozpatrywać ich w kontekście wzmocnienia. Również środkowego obrońcy. Także no, taka jest moja odpowiedź. Dziękuję. Jeszcze dwa pytanka. Czy ma pan już w swojej głowie wyjściową jedenastkę na poniedziałkowy mecz? Mam mniej więcej. Jakieś dwie, trzy pozycje może jeszcze do dyskusji z trenerami, do obserwacji. Mam jeszcze dwa, trzy treningi, także, ale już sam szkielet na pewno jest. I ostatnie pytanie, trenerze. Czy trener uważa, że z obecnym składem osiągniemy lepszy wynik niż w tamtym sezonie? No oczywiście, że tak. Ja to od pół godziny o tym mówię. Kropeczka. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo trenerowi, dziękuję dziennikarzom i do zobaczenia. Dziękuję.